Jestem biochemikiem i neurobiologiem. Przez ponad 25 lat pracowałam w Stanach Zjednoczonych w różnych instytucjach naukowych, między innymi w Instytucie na Uniwersytecie Harvarda oraz w Narodowym Instytucie Zdrowia. Obecnie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii kieruję projektem badawczym, w którym badamy potencjalne związki pomiędzy niektórymi szczepieniami, a szczególnie rtęcią dodawaną do szczepionek i autyzmem. Przyjęta w tym roku ustawa, w styczniu tego roku ustawa o chorobach zakaźnych, mówi o tak zwanych obowiązkowych szczepieniach i są one obowiązkowe, jest to obowiązek obywatelski, który polega na tym, że powinniśmy poczuwać się, powiedzmy, do szczepień taką i taką ilością szczepionek, natomiast nie jest to obowiązek prawny. I to znaczy, że człowiek ma prawo, jeżeli tak jest przekonany, odmówić danego szczepienia, czy to dla siebie, czy dla swojego dziecka. Firmy dają ogromne pieniądze, idące w miliony, a nawet w miliardy dolarów czy euro, dają rozmaitym kongresmenom w Stanach Zjednoczonych czy posłom w krajach europejskich i w ten sposób kupują sobie ustawy, które właśnie dają im taki immunitet. To znaczy, jeżeli ktoś zostanie uszkodzony przez jakąś szczepionkę, zapłaci za to społeczeństwo z publicznych pieniędzy, a nie dana firma, która daną szczepionkę wyprodukowała i wypuściła na rynek. Także to wynika po prostu z korupcyjnego systemu, jaki istnieje w krajach zachodnich, ale również w Polsce oczywiście. Ja myślę, że należy się niepokoić wszystkiego, co jest przymusowe. Jeżeli przymusowe szczepienia czy obowiązkowe szczepienia dla dzieci powodują już tysiące, dziesiątki tysięcy, a może setki tysięcy powikłań i zgonów, to tym bardziej można oczekiwać, że gdyby wprowadzono przymusową szczepionkę i zaszczepić większość ludzkości, czyli parę miliardów, może 6, może 4 miliardy, że może to spowodować ogromną ilość powikłań i zgonów. Przymusowej szczepionki, szczególnie przeciwko tej nowej grypie, o której naprawdę bardzo mało wiemy, należy się bać również z tego względu, że nie wiemy dokładnie, co w tej szczepionce jest. Wiemy, że może się znajdować w niej kilka bardzo toksycznych substancji. Jedną z nich jest właśnie timerozal, związek rtęci. Drugim składnikiem, którego należy się bać, a który zdaje się ma być dodany do niektórych typów szczepionek przeciwko tej grypie, to jest skwalen. Skwalen to jest substancja tłuszczowa, która jest pośrednim związkiem w syntezie cholesterolu. Jest on niezbędny dla tworzenia cząsteczek cholesterolu, które z kolei są absolutnie niezbędnym składnikiem życia. Każda komórka w swoich błonach komórkowych posiada duże złoża cholesterolu i który jest konieczny dla błon komórkowych, dla zabezpieczenia ich prawidłowej funkcji. Ponadto cholesterol jest używany do produkcji wszystkich hormonów sterydowych, a więc hormonów używanych w stresie, hormonów płciowych i mineralokortykoidów. Jeżeli zaburzy się, jeżeli istnieją obawy, że pojawienie się przeciwciał przeciwko skwalenowi, jeżeli jest on dodany do tych szczepionek, może spowodować poważne uszkodzenie właściwie wszystkich komórek w organizmie i przyspieszyć po prostu zgony bardzo wielu ludzi. Tego typu reakcje zaobserwowano u żołnierzy amerykańskich, którym podano szczepionki przed wojną w Zatoce Perskiej. Podano żołnierzom bardzo wiele różnych szczepionek naraz i wiemy, że zawierały one skwalen. I wydaje się, że skwalen był jednym z tych głównych czynników, który mógł spowodować właśnie chorobę, bardzo poważną chorobę immunologiczną u tych żołnierzy,
która, co gorsze, co więcej, przekazuje się nawet ich dzieciom. Okazuje się, że dzieci tych żołnierzy są również upośledzone w podobny sposób jak ci żołnierze, którzy są bardzo często dziś, nawet jeżeli nie zostali zranieni podczas tej wojny, są dzisiaj okaleczeni, bardzo często na wózkach, po prostu umierający. Wydaje mi się, że masowe szczepienia wszystkich na chorobę, która jest sama w sobie, jak wiemy, ma stosunkowo łagodny przebieg. Ta grypa wydaje się łagodniejsza w przebiegu, aniżeli zwykła grypa sezonowa. Więc wydaje się, że tego typu szczepienia po prostu nie mają żadnego wręcz uzasadnienia. W Polsce zaledwie 166 osób podobno zaraziło się tym wirusem. Kilkanaście może z nich zachorowało, wszystkie wyzdrowiały bez żadnych komplikacji. A więc jeżeli nawet ten gryp będziemy mieli okazję zarazić się w jakiś sposób tym wirusem tej nowej grypy, to na ogół powinna być to choroba łagodna, co wiemy z doświadczeń z innych krajów. Więc te szczepienia masowe wszystkich wydają się zupełnie nieuzasadnione. Skąd pojawił się ten wirus? Wydaje się, że pojawił się on nagle. Są przypuszczenia pochodzące zresztą od naukowców, że wirus ten mógł zostać sztucznie stworzony w laboratoriach. Tego typu podejrzenia pojawiają się i nie są do zignorowania. WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, jak i amerykańska ta agencja CDC do kontroli chorób zakaźnych zaczęła mówić o pandemii już w momencie, w kwietniu czy w marcu tego roku, kiedy w ogóle nie było ani jednego przypadku osoby, która by zachorowała z powodu tej tak zwanej świńskiej grypy. Więc to wszystko razem złożone wydaje się dziwne, co najmniej, a być może nawet podejrzane. Wiemy również, bo CDC do tego się przyznała, że naukowcy, między innymi właśnie pracujący w tej organizacji amerykańskiej CDC, w tej instytucji, zrestaurowali, czyli odtworzyli wirusa hiszpanki, czyli grypy, która zabiła w roku 1918 około 50 milionów ludzi. Dlaczego to zrobili? Pozostaje wielkim znakiem zapytania. Nie wiemy, ale warto się zastanowić, dlaczego organizacje rządowe wyprodukowały tego żywego wirusa ponownie i w jakim celu go wyprodukowały. Nie wiemy tego.